Cześć, mam na imię Tomek. Dostałem właśnie paczkę od ABK. Kto go nie zna, to ma pecha. Znany jest z tego, że pancernie pakuje, więc tu mam narzędzia, które mogłyby służyć do jego paczek pancernych. Możecie się śmiać, ale już widziałem, jak ktoś tego typu nożem otwierał Morinusa. Staraj się nie na mój ryjk, na tą lepszą twarz moją. Więc nie, te narzędzia nie będą nam potrzebne. Wystarczą nożyczki, penseta, pędzel. Pędzel po to, żeby delikatnie na przykład przesunąć pająka. Za co cenię w ogóle... Abek jest sprzedawcą, którego bardzo cenię w ogóle za... Przede wszystkim nawet nie tyle, że tanio sprzedaje, czy za rabaty gratisy, ale przede wszystkim chyba za serdeczność i za to, że świetnie się z nim rozmawia. Ma niesamowitą wiedzę, więc każda jego rozmowa jest nauką dla mnie i dużo rzeczy mnie uczy. W sumie czasem mam wrażenie, że powinienem mu płacić nie za pająki, a za to, co przekazuje. To już nie jest od niego pierwsza paczka, to już jest trzecia, czwarta. Dzisiaj przyszły Lasiodora parahbana, trzy gatunki Lasiodora parahbana z pająków, Hylobrachyshua i skorpion baby kurusz Jacksoni. Mnóstwo papieru, żeby było cieplej i zizolowane. Co jest właśnie przy pająkach i skorpionach ważne, żeby było dobrze wyizolowane zarówno od zimna, jak i od przegrzania. Mamy jedną paczuszkę i drugą. Będzie dzisiaj trochę zabawy. Na siodorki przyszły cztery, kułafini dwie sztuki i baby kurusa jedna sztuka. Co do kułafini, pierwszy raz jak zobaczyłem zdjęcie dorosłego osobnika, to stwierdziłem, Jezu, jaki to jest brzydki pająk. Dopiero przy którejś rozmowie z Abekiem, Abek coś tam opowiada o nim, się pytam, jaki on ma temperament, to jedno słowo mi wystarczyło, diabeł, większy diabeł niż Morinus. I w tym momencie to samo zdjęcie, które wcześniej mi tak odtrąciło od tego pająka, coraz bardziej z każdym dniem mi się podobało. Dlatego też zdecydowałem się na Huachini. I to jest też moment, którego nie lubię, ale konieczny właśnie. Rozpakowania całej sterty. Czyli może się doczekać już do środka, a jednak trzeba to rozpakować. Ale konieczne do tego, żeby pająki, a zwłaszcza już skorpiony, które są delikatniejsze, dotarły w całości żywe, zdrowe. Nagrywa mnie w ogóle Asia. Kiedyś jak w ogóle usłyszała, że przyniosę jakiegoś pająka czy węża do domu, to mało mnie nie zostawiła. A dzisiaj sama mówi, który jest ładny, którego mam wziąć, który... Będą lasiodorki. Widzisz Eusenka, czyli trochę większy pająk. Dzisiaj trochę długo czekaliśmy na paczkę. Pojechała na urlop, była w zastępstwie pani listonoszka. Zawsze mam takie myśli, jak odbieram paczkę listonosza, co by zrobili, gdyby się dowiedzieli, co w ręku trzymają. Czy by upuścili, czy... Tak, tu będą lasiodorki, cztery sztuki, luseneczek.
Tu mamy opakowanie. Weźmiemy sobie jeszcze takie asykulacyjne, jakby pająkowi się coś odbiło i chciał uciekać. Zawsze mam więcej możliwości wyłapania lub ukierunkowania tego pająka, żeby nie uciekł za daleko. A ucieczki się zdarzały, chociaż lasiadory są raczej spokojniejsze. Zwykle na drzewniaki potrafią szybko uciec. Podejrzewam, że niektórzy się zastanawiają, dlaczego do plastikowego pojemnika, nie do terrarium szklanego z piękną tubą, z wystrojem, z roślinami. Czasami mi tego też brakuje, ale jak patrzę na koszty wyposażenia, koszty terrarium, to stwierdzam, że wolę wydać na pająki. Wolę wydać te pieniądze na te gatunki, które chcę mieć, a później w miarę ich wzrostu powolutku im zapewniać już naprawdę super komfortowe warunki. Chociaż podejrzewam, że przy terrariach to często jest tak, że komfort naszych oczu niż komfort pająka. Dla mnie jest ważne, żeby pająk miał spokój i żeby cieszył moje oczy, żebym widział, jak się rozwija, jak rośnie. Jest schowany w serwecie. Ładny okaz, żyje pięknie. Nie wiem, czy go będzie widać tutaj w tym świetle. Staram się delikatnie go razem z chusteczką wyciągnąć, żeby nie wystraszyć, nie spłoszyć. Nasze dorki raczej spokojne, chociaż zdarzają się. Ostatnio też brałem od ABK właśnie dwie lasiadorki. Jedna jest delikatniejsza, spokojniejsza, a druga potrafi postawić łapki w górę. Zmienimy sobie łapki. Już zaczęła czesać. Nie podoba się, że ją dotykamy. No, spokojniutko. No, już jedna jest. Może rozprostować kości. Daj aparat na chwilkę. Spokojnie siedzi. Dobrze. Ok. Teraz będziemy ją zamykać sobie, żeby już była spokojna. Ładny egzemplarz, ładny. Czarniawa taka. Dobra. To zaraz będziemy rozpakowywać następnie. Teraz drugą paczuszkę. Prawdopodobnie jest Huachini, dwie sztuki i Baby Corus Jacksoni. Huachini to są dosyć agresywne, szybkie pająki. Lubię agresywne pająki chociażby dlatego, że wzbudzają taki respekt, szacunek dla nich i przy nich człowiek przestanie być takim twojrakiem, czy a mam pająka, kurka, jaki groźny. Tutaj naprawdę przy tych pająkach trzeba ostrożnie z głową, zwłaszcza że mamy w domu rocznego synka, więc nawet jak karmię pająki, to muszę pamiętać, zwłaszcza przy tych, że trzy razy sprawdzić, czy mam pojemnik zamknięty, czy nie ucieknie. Łagodniejsze pająki zdarza mi się na przykład otwierać przy synu, ale to tylko to łagodniejsze.
zwykle z karmieniem, czy w ogóle robieniem przy pająkach tych agresywnych. Czekam, aż syn pójdzie spać. Wtedy jestem spokojniejszy. Zresztą współczuję hodowcom, jak muszą pakować te, na przykład większe ilości pająków do większej ilości klientów, bo jest to czasochłonne, żeby dobrze, naprawdę dobrze zapakować pająka czy skorpiona, to mnóstwo czasu. W naszym klimacie, gdzie jest albo za gorąco, albo za zimno, to najmniejszy błąd pakowania kończy się śmiercią, no i potem dosyłaniem kolejnym pająków. Ale akurat nie w przypadku Abelka. Polecam wam go serdecznie, bo on naprawdę świetnie się z nim rozmawia. Ma niesamowitą wiedzę. Uprzedzam tylko, że jak zaczniecie z nim rozmawiać, to ciężko skończyć potem. Niesamowity fascynat w ogóle terrorystyki. Tu mamy trzy pędorki. Mamy jednego pajączka. Kochini. Mam drugiego. Już po pozycji czasami widać, że pająk jest żywy. I tu mamy skorpiona. Drobinka taka malutka, że tak małego egzemplarza jeszcze nie miałem. Zwykle ciut większe. Ale ogon widzę ładnie podwinięty, więc raczej będzie żył. No, na chłopini on jest malutki. Weźmiemy takie małe opakowanie. No, przy tak małych nie muszę się bać. Tak mały pająk nie przybije ludzkiej skóry. Tylko musimy dbać o to, żeby nam nie uciekł. Za jakiś czas, jak urośnie, już będzie groźnym pająkiem. Pięknie rusza łapkami. Śliczny, brązowy. Cały, to, że cały jest taki brązowy. Właśnie nie lubię tych kolorów beżowych. Naprawdę szybki. Naprawdę szybki, ale już jest na dole. Podejrzewam, że będzie nawet bardzo, bardzo ciężko widać na wiórach kokosowych. Chyba nie widać za bardzo, nie? Jest tak brązowy, że zlewa się z otoczeniem. No. To jest właśnie diabeł. Jeden z dwóch diabłów. To jest właśnie, to mnie właśnie przekonało do zakupu tego pająka. To jednego diabła już mamy. Teraz chwila przerwy, zaraz się zajmiemy resztą. Teraz właśnie będzie skorpion. Spodziewałem się trochę większego egzemplarza. Już mam już parę skorpionów, a więc, ale zapomniałem po prostu, jak młode wyglądają. A dosyć szybko rosną, więc ten. Trochę przeszkolałem za duży pojemnik, ale przyda się. Skorpiony szybko rosną, więc się szybko przyda. To jest jedna rzecz, której nie lubię w pędorkach, że jest dla małych egzemplarzy są dobre, ale ciężko się potem do nich dostać. Jest ciasno, nie latają w paczkach. Ale potem wyciągnąć taki egzemplarz jest bardzo ciężko. To akurat będzie dobrze, bo będzie razem z serwetką go wyciągniemy. Tylko w ogóle wysuniemy. O, tak pociąg. Też szybki. O, musimy
Zelek jeszcze weźmiemy. No idź, ależ ładnie, widać, że ślicznie jest. Śliczna drobinka. Bardzo szybka. Też go będzie ciężko widzieć chyba. Widzisz on? Tutaj jest on. Tutaj lata. Troszeczkę go... O! Widać było, jak się rusza? No ładnie się zlewa z torfem, także będzie trzeba uważać przy nim. Ale fajny, żywiutki. Naprawdę szybki. Fajny egzemplarz. To by było na tyle. Także paszkła ta deka już jest pakowana. Wszystko jest calusieńkie, zdrowe. Jak widać, żywe, szybkie i świetnie zapakowane. Podejrzewam, że jak dzisiaj zacznę z nią rozmowę, znowu będzie z godzinka rozmowy. I ten. I to wszystko. Dziękuję. Uwaga! Materiał, który właśnie obejrzałeś, został zrealizowany dla strony usambara.webd.pl, do której link znajdziesz w opisie filmu. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby być na bieżąco z odcinkami.